Ja myślę, że coraz bliżej jesteśmy tego wzorca dziejów apostolskich, nie? Gdzie Kościół przebywa razem i wiecie, można też przebywać razem i napsuć wiele rzeczy. I na początku tak jest, nie? No bo co tu dużo mówić? Przecież z nieba my tu nie przyszliśmy, no nie? Każdy przyszedł z jakiegoś demonicznego kosmosu i tu i ówdzie jakiś szczurek jeszcze się kręci po sercu, no nie? I trzeba go tam wyłapać i ukręcić mu główkę, tak? Dlatego tutaj, jak chodzimy w pokorze, uczymy się, nie? To ten progres widać, że coraz więcej jest wolności, coraz więcej widać jest takich wpływów Ducha Świętego, no nie? Coraz mniej jest trzęsących się rąk, jakieś tam depresje, niespania odchodzą i to widać właśnie, jak owoce Ducha i Duch Święty, jak przede wszystkim kontruje wpływy diabła, bo pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego, jak jakieś tam depresje, nie? To jest wpływ demoniczny i trzeba uderzyć tą mocą Ducha Świętego, tak? Świat niech depresję leczy tabletkami, a my będziemy diabła wyganiać Duchem Świętym, tak? No i ciekawe, kto będzie miał lepsze efekty, tak? I dlatego w ogóle mnie zastanawiała ta tabletka od depresji, nie? Albo na przykład pijesz jakiś kompocik i tam napisane, że to od depresji jest, nie? Po prostu totalnie widać, nie w temacie. Nie? Ludzie są nie w temacie. No pomyśl, jakiś kompocik od depresji albo jakaś tam zioło. No ale niestety każdy orze jak może i to jest brak uczniostwa. Człowiek, wiecie, tam jakby, jak patrzeć na ludzkość, to ludzie jakby cały czas żyją w takim układzie, jak zlikwidować problemy. Nie? Nie wiem, czy zauważyliście, że to już jakby te problemy spadają i człowiek potem biega od rana do wieczora i tak jakby zamiata. Nie? To tak jak Ja z jednej strony lubię śnieg, jak on spada, no bo on jest wtedy jasno, fajnie, nie? Ale z łopatą rano latać, to tak pierwszy dzień to tak pół biedy, ale ładuje ci tak tydzień, no nie? I tak to z tą łopatą musisz tak wcześnie wstać i tak chodzić. I mam wrażenie, że właśnie jak człowiek jest cielesny i nie wiem, czy znacie ten tryb, i właśnie pyszny szczególnie, to nie zdąży tą łopatą tych problemów zgarniać, nie? To ja pamiętam, miałem takie sytuacje, że tam jedne podwórko sprzątnąłem, zachodzę, drugie sprzątnąłem, a te pierwsze już zawalone, no nie? I tak myślę, co nie, idę spać, nie? Normalnie i znacie to z problemami, nie tak samo, no nie? Tu gonisz jeden zajączek, już go tam złapałeś, nie? A tu patrzysz, drugi ci wyskakuje, no nie? Tu biegniesz za drugim, a tam trzecia, tam czwarta, tam piąta i w pewnym momencie siadasz, no cóż, no cóż. No przecież nie zakopiesz się w tym śniegu, no bo już kopać, nie? I tak cały czas. I właśnie to nie jest chodzenie z Duchem Świętym. Chodzenie z Duchem Świętym to jest zupełnie inna historia. To w końcu to przestaje lecieć na ciebie, nie? W końcu spadają na ciebie owoce ducha, tak? W końcu obrywasz miłością, a tego nie trzeba wyrzucać, nie? W końcu przychodzi pokój, w końcu przychodzi radość, nie? Powiedzmy, ktoś tam narzeka, nie? I się mówi, nie narzekaj. No ale czemu nie narzekać? No, no biedny człowiek obrywa diabłem i jeszcze mu narzekać zabronią, nie? No to słabe to jest, nie? I w religii to religia to jest specjalistka. Nie narzekaj, nie narzekaj, nie narzekaj. Jakby ludzie nie wiedzą, jak żyć, żeby nie narzekać. I ja myślę, że to jest jałowe gadanie dla człowieka, który obrywa diabłem, dostaje, cierpi i ty mówisz mu nie narzekaj, nie? Nie wiem, czy znacie, że większość ludzi, prawie wszyscy, nikt diabłem nie dostaje, tylko tam jakimiś okolicznościami, złymi rzeczami, nie? I tu widać gołym okiem, jakie jest zwiedzenie. Byliście w tym trybie, nie? Cielesnym i wiesz, że zawsze, jak obrywałeś i narzekałeś, to zawsze to dotyczyło jakichś sytuacji, ludzi i tak dalej. To znaczy, że nic nie rozumiałeś, nie? Bo to przeczy to, co Biblia mówi. Wiadomo, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale w momencie, gdy walczysz z krwią i z ciałem, to masz taką beznadzieję, nie? Pada śnieg, a ty musisz tą łopatą cały czas. Pada, a ty musisz cały czas. To jest życie człowieka przed uczniostwem pysznego, który cały czas przez swoją wiarę generuje problemy demoniczne. Później te problemy trzeba zamiatać, no bo nie ma wyjścia, tak? A potem jeszcze człowiek bardziej wierzy w to wszystko, co jest złe poza oczywiście Bogiem i diabłem i spada znowu wszystko na głowę i tak w kółko, no i potem najlepiej by trzeba było kogoś zastrzelić albo narzekać i tak dalej. I to jest pętla śmierci. Dopóki nie połapiesz się, że współpraca z Duchem Świętym, przynosi bardzo super efekty, bo pierwsze wiesz w świadomości, jesteś co robisz. I ja patrzę jak z wierzącymi, nie? Rozmawiamy, no tyle lat się mówi o tym, no nie? I pamiętacie, no my mamy z sobą mocny kontakt. To jest dużo ludzi, którzy mamy naprawdę z sobą kontakt i jesteśmy na okrągło. I wiecie, ile razy się mówi, nie? Że ja nie wiem, u nas chyba nie ma człowieka w kościele, co nie zna tego listu do Efezjan, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem. No nie ma czegoś takiego, nie? Nie ma takiego człowieka. No myślę, że my tu tak mielimy słowo i różne Boże aspekty, że tego jest aż nadto, nie? I nie zastanawiało was to, że
że mamy to na pamięć, nie? Że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, a za chwilę ustawia się kolejka, nie? Po modlitwie i co z tobą? Córka. Problem. Mąż. Żona. Pieniądze, nie? Ale przecież przez chwilę mówiliśmy i się wszyscy zgodzili, nie? Że nie z krwią i z ciałem, ale to ty nie rozumiesz mnie, nie? Ty nie rozumiesz, nie? Ty nie rozumiesz. To weź tam, gdzie tam jest do Efezjan i pod spodem napisz, że ty, co tam pisałeś ten list do Efezjan, ty mnie nie rozumiesz. Rozumiesz? Bo to tam ty tu są napisane, że tam z nadziemskimi władzami, że mamy problem, ale ty, ja mam coś gorszego od nadziemskich władz. Rozumiesz? Ja mam krnąbrną córkę albo na przykład męża z kosmosu, no nie? I to jest dla mnie problem. Ja z diabłem, przecięty człowiek, on z diabłem nie ma żadnych problemów, nie? Żadnych. On po prostu diabła to załatwiał tak. Ale z tym mężem to nie pójdzie. Z tym dzieckiem to też nie pójdzie. I widzisz, i widać, jak wryte jest w człowieka. I powiem wam, póki człowiek będzie cielesny, to ty mu możesz czytać, znacie te przysłowie, ty mów, a ja zdrów, nie? Rozumiesz? Póki człowiek będzie cielesny, on zawsze będzie łomotał się z ciałem. To pamiętaj, że zawsze wtedy jesteś w beznadziejnej sytuacji. Bóg nie powołał nas do tego, żeby być w beznadziejnej sytuacji. Widzisz, Paweł powiedział, ja bój stoczyłem. I Pawła ten bój, na koniec życia on se fajnie podsumował, bój stoczyłem. I ten bój Pawła był efektywny. On nie dość, że w swoim życiu chodził w miłości, to jeszcze ratował wielu innych ludzi. Ale wyobraź sobie, że na większości ludzi na nagrobkach też można napisać, bój stoczyłem. Totalnie jałowy bój. Z nikim i z niczym nie wygrałem. Wszystko po mnie deptało, wszystkie po mnie jechało, aż w takim roku, w takim miesiącu zaliczyłem glebę. To jest to beznadzieja. Mieliście te takie długie boje? Takie beznadziejne, długie boje? Nie wiem, z jakimś twoją cechą charakteru, albo cechą charakteru innego człowieka, albo tam w robocie walki są jakieś i tak dalej. No wiesz, filmy są na ten temat, no nie? Nasze narodowe zresztą, nie będę tu ich wymieniał, tych tytułów. Że jak to się bój toczy do końca życia. I to jest taki bój, w którym nigdy... Wiesz, jak toczysz bój z ciałem, to ja ci od razu prorokuję dziś. Nigdy nie zobaczysz zwycięstwa, dopóki tak będziesz robił. Nigdy. Bo to jest beznadzieja. Nie dotykasz diabła. Wiecie, że tocząc bój z ciałem, czyli, nie wiem, chodząc w pretensji do jakiegokolwiek człowieka, wiesz, że diabeł marzy o tym, żeby tak było, bo twoja wiara w niego rośnie, on tym bardziej robi tobie kuku, a i tym bardziej ci pokazuje, że to przez tego człowieka. I to jest pętla śmierci. To jest pętla śmierci. Zresztą nie wiem, czy wiecie, dokładnie tak jak diabeł pokazuje ludziom, kto jest przyczyną problemów, to tak samo diabeł ci pokaże wszystko odwrotnie do Biblii, że przyczyną problemu jest ciało i też oczywiście jakiś człowiek ciało cię zbawi, nie? I stajesz się chwalcą jakiegoś ciała, jakiegoś człowieka i tak dalej. I tutaj oczywiście jedno i drugie przeczy, bo z pozycji pozytywu Biblia mówi, że Duch Święty, moc Ducha Świętego i Jezus, Ojciec dadzą ci potężną satysfakcję, miłość. I to, co ja mówię, widzę w powietrzu, to się spotyka z kompletnym kosmosem. A tam ty tam mówisz, co ty tam gadasz. Ja idę do żony, do męża i tam swoje zrobię i tak, nie? I to szczęścia życzę, nie? Ale my Kościołem nie jesteśmy po to, żeby gadać bajki światowe, tylko my jesteśmy po to, żeby mówić prawdę, tak? I ktoś chce, to się załapie na to prawdę, a kto jest uparty, to zaciśnie piąchę i pójdzie i dalej będzie robił swoje, tak? Dlatego tutaj do wyboru, do koloru. No my jesteśmy ludźmi, którzy powołani jesteśmy do wolności. I naprawdę czuj się w kościele wolny. Jeżeli masz swój świat, swoje kredki i ci nie pasuje, no to oczywiście możesz żyć se po swojemu, tylko ja mówię tu w kontekście zwycięstwa, które Bóg widzi w życiu człowieka i w kontekście uniknięcia totalnej porażki, którą Bóg uznaje coś za porażkę i Bóg uznaje coś za zwycięstwo. I nas, tak mi się wydaje, powinno to interesować, co Bóg uznaje za zwycięstwo, żebyś ty w tym partycypował. Bo to nie jest celem, że Bóg coś uznaje za zwycięstwo, tylko On chce, żebyś ty był udziałowcem tego zwycięstwa. Tak samo jak Bóg przestrzega przed porażką i nie po to, żeby sobie pogadać, tylko żebyś ty nie był udziałowcem tej porażki. I ty w życiu możesz teraz zobaczyć, stanąć przed lustrem i powiedzieć, co to jest, nie? Czy to jest narzekająca klucha? Czy to jest mega szczęśliwy człowiek? Jak jesteś narzekającą kluchą, to po prostu masz porażkę. I ja ci nawet nie będę proponował, żebyś nie narzekał. Oczywiście zaproponuję ci, żebyś nie truł ludziom innym, ale masz problem. I naprawdę to nie pomoże, jeżeli ci diabeł da adresy fałszywe tych, co rzekomo tam ci pod skórę włażą. To nie jest prawda. Bo to przeczy słowu. Słowo mówi jednoznacznie, kto jest
naszym problemem. To jest nieumiejętność chodzenia z Duchem Świętym, a co za tym idzie? Otwarcie się na diabła. I reszta część życia, jak popatrzysz na ludzi, to walczą ludzie właśnie z ciałem, no nie? Czyli główna walka to z biedą, czyli za wszelką cenę zniszczyć biedę, żeby było bogactwo, za wszelką cenę coś tam zrobić w ciele, żeby było dobrze. No i ludzie cieleśni są w tym pogrążeni, a to jest droga donikąd. Wystarczy spojrzeć na starszych ludzi. Oni bój stoczyli, ale nie wygrali. Pobici. Patrzysz na ludzi, już dziś na młodszych ludzi, nawet nie trzeba starszych, umęczony człowiek. Ja współczuję młodym ludziom, którzy idą do szkoły i traktują szkołę jako bożka, nie? Boją się, walczą ze złą oceną, dobrą oceną i to jest ich główny bój. I sami uczyliście się w ten sposób, to wiesz, że po brzuchu tylko depresja i stres chodził, tak? Tak samo jak ktoś zarabia pieniądze, że będzie miał pieniądze, to będzie miał sukces, a nie zarobi, to będzie porażka. Zawsze z diabłem na karku taki człowiek idzie, zawsze. Dlatego wyskoczyć z tego systemu świata, który nadzoruje diabeł, jest to dla Kościoła potężny przywilej. Że pomyślcie, stracić absolutnie nadzór diabła. Absolutnie. I zobaczcie, dziś powiem o takiej ciekawej rzeczy, wy się tu już też domagaliście o tym, my studiowaliśmy to na uczniostwie rano, a teraz my parę rzeczy sobie zbierzemy. Będę mówił wam o fałszywej i prawdziwej tożsamości, tak? Czyli jaką my mamy tożsamość, nie? To jest ten popularny temat, co my mamy w Jezusie. To jest popularny temat ludzi cielesnych, cały czas bębnić, co my mamy w Jezusie. Z moich obserwacji wynika, że ludzie, którzy najbardziej przegrali w chrześcijaństwie, to są ludzie, którzy cały czas chcieli, żeby mówić o miłości i o tożsamości w Jezusie. To są ludzie, którzy cały czas nakładają nową łatę na starą szatę i leją młode wino do starych bukłaków. To jest katastrofa. Widzisz, pamiętacie, ostatnio mówiliśmy coś takiego, że Bóg, chcąc uwalniać ludzi, zawsze występował militarnie. I to zacząwszy od Jezusa, skończywszy na apostołach i na dzisiejszym Kościele, Kościół być powinien potężnie militarny. Dlatego, że nie problem jest wprowadzić ludzi gdzieś, bo my dziś mamy totalną wolną przepustkę, żeby płynąć w Bogu, w Jego miłości, ale problem jest wyprowadzić. Czyli jakbyś zaprosił więźnia na obiad do restauracji, to dla niego jest to proste, że w restauracji jest fajny obiad, ale jego problem jest, że on siedzi w więzieniu. I jak ty go wypuścisz z tego więzienia, to on trafi do tej restauracji, ale problem jest, że on siedzi w więzieniu. I tak właśnie dzisiaj w tej rzeczywistości Nowego Testamentu Bóg wszystko odgrodził, ale my wiemy, że problem jest po ludziach, którzy kochają diabelską niewolę. I tu problem jest, mówiliśmy o tym, pamiętacie? Pomyśl, co by było, gdybyśmy my jako Kościół potrafili w tej miejscowości albo w innej, albo gdzieś tam w Polsce zrobić coś takiego, żeby zabrać opór diabła, no nie? Czyli tak nauczyć ludzi, żeby oni nauczyli się walczyć z diabłem. To całe miasto przyjęłoby Jezusa, tak? I możesz zrobić sobie eksperyment. Pójdziesz na ulicę i powiesz tym wszystkim ludziom, że Jezus ich kocha, że za nich zmarł, rozumiesz? A oni cię zmiotą. Czyli to nie jest problem dać. Problem, że ich trzeba najpierw wyrwać. A jak wyrwiesz, to dopiero dasz. Czyli jak chcesz z więźniem się dogadać na obiad, to najpierw musisz go wyrwać z więzienia, a nie proponować mu obiad, bo on ci kółko na czole narysuje. On ci przez kratę pomacha, to ty idź, bo ja nie mam szans pójść na ten obiad. Ale ty będziesz do niego mówił, ale on jest dobry, ten obiad. Ale ten obiad jest cudowny. Składa się z dwóch dań. Im więcej będziesz mu mówił, tym więcej go wkurzysz. I tak dokładnie dziś diabeł robi. Nie wyprowadzając ludzi na wolność, kasując ludzi w więzieniu, mówi, Jezus jest cudowny, Jezus cię kocha, a człowiek z depresją siedzi. A człowiek idzie do domu i narzeka. Dlatego Jezus, on mówił, ja mocą ducha uwalniam jeńców na wolność. I dopiero wtedy już dla Kościoła jest prosto wziąć dla ludzi to, co Bóg dał, ale najpierw musi być wyjście. Można powiedzieć, Żydzi, oni mieli ziemię obiecaną, ale oni nie wyszli z Egiptu. Ta pierwsza ekipa po prostu nie dała rady wyjść z Egiptu. W sercu. Bo Bóg ich, można powiedzieć, to, co on mógł zrobić, to zrobił. A to, co oni mieli zrobić, wyjść z Egiptu poprzez pokorę, to oni nie wyszli. I dlatego umarli. Czyli nie problem był z daniem, ale problem był z wyjściem. Tak jest napisane, oni nie uwierzyli. I dziś mamy dokładnie ten sam problem. Jezus już umarł na krzyżu,
uwolnił wszystkich ludzi, do swojej, jakby swojej strony zrobił wszystko, ale ludzie muszą mieć uwolnienie. I teraz będę wam pokazywał, jak diabeł sprytnie skasował ludzi. Może tablica jakaś? My kiedyś to rysowaliśmy, ale dziś narysujemy inaczej troszeczkę. Zwróćcie uwagę, że Bóg nas powołał do tego, mam nadzieję, że dam radę przyłożyć serca na papier ten. Zwróć uwagę, wszystko, co dał Bóg człowiekowi, jest blokowane przez diabła. Wszystko, kompletnie wszystko. Jak? Alternatywą. Czyli my wiemy, jak diabeł zblokował miłość, że ludzie nie potrafią wziąć miłości, dając alternatywę miłości. Zgadza się? Czyli dziś przeciętny chrześcijanin, on nie chce miłości od Jezusa, on chce miłość z reguły od płci przeciwnej. I tym samym miłość jest dana. No zajdź, zobacz, w Nowym Testamencie ludzie umieją czytać, pisać, zajdź do liceum i zobaczysz, czy znajdziesz jednego człowieka, co będzie chciał miłości od Jezusa, ja mówię tylko wprawdzie, a nie we frazesie, więcej od Jezusa. Nawet jak tu przychodzicie do kościoła, czy się nawracają nowi ludzie, to cały czas wrzeszczysz, że ten mąż czy ta żona nie dała ci miłości. Okej, może ci ktoś nie dał miłości, ale jak ty wrzeszczysz, że ktoś nie dał ci miłości, a ty sam jej nie masz, to znaczy, że ty nie chcesz jej mieć od Jezusa. Dziś, jeżeli ktoś nie ma miłości od Jezusa, to tylko dlatego, że jej nie chce mieć. Jak się nie chce od miłości Jezusa? Chcąc miłości od innej, z innej strony. No i wtedy dziwnym trafem się natrafia na miłość diabła. Czyli my wiemy, że diabeł sprytnie przygotował się do Nowego Testamentu, dając alternatywę i nie tylko. To nie jest tak, że Bóg mówi, patrz, tu jest moja miłość, a diabeł mówi, tu jest moja. To nie jest tak. Z reguły wygląda to w ten sposób, że człowiek już w tej iluzji miłości płynie latami i pokoleniami. Także to już jest dane, ludzie już tym obracają, a potem pojawia się jakaś dziwna alternatywa, jakiegoś dziwnego Jezusa, miłość i dla człowieka to jest po prostu nieatrakcyjne. On nie rozumie tego, on wie, że trzęsie się przed tą miłością ludzką, dlatego ja widzę, jak ludzie dziś czczą ludzkość, tą miłość ludzką. I w tym momencie to stało się alternatywą, która absolutnie zablokowała Bożą miłość, czyli ludzie nie chcą, nie zablokowała, że Bóg ją cofnął, tylko ludzie jej nie wybierają, bo nie potrafią. Dlaczego człowiek cielesny, on jest zablokowany i teraz, chcąc, żeby on wziął miłość, to ty mu powiesz, że Jezus cię kocha? Nie. Pomyśl, ja wam tłumaczę. Jeżeli przeciętna małolata jest zakodowana, że ją dzisiaj ma kochać, a ty jej powiesz, że Jezus ją kocha, to wiesz, co to dla niej oznacza? To samo, co śnieg w tamtym roku. Czyli nie dasz rady jej dać. Ona nawet pójdzie do domu i nie da rady wziąć. Dlaczego? Bo w głębi sercu, tam na głębokościach, leży diabelski kot, w którym jest powiedziane, że miłość jest od człowieka. I ona pokiwa głową i nie weźmie tej miłości. I tak samo jest, zobaczcie, z tożsamością. Do jakiej tożsamości ty zostałeś powołany? Ty zostałeś powołany do potężnych rzeczy, że jesteś dziedzicem, może na niebiesko, ty jesteś dziedzicem, czyli zmieniasz pochodzenie, czyli po rodzicach my mamy pochodzenie diabelskie i Biblia mówi, urodziłeś się w Adamie, nie? Czyli jesteśmy dziedzicami. Dziedzic. Co to znaczy dziedzic? Bóg cię wszczepił do rodziny, Bóg cię wszczepił do tego, przeznaczył na krzyżu, do tego, żebyś był współdziedzicem, dziedzicem, jakby jedno z Jezusem, dzieckiem Bożym, Jezusem. Żebyś był dziedzicem, współdziedzicem, dziecko, dziedzic, dziecko Boże. Bóg przeznaczył cię, żebyś był dzieckiem Bożym. To nawet warto wszystko z dużej litery pisać. Dziecko Boże. Duch Święty świadczy z Duchem Bożym, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Dziecko Boże, dziedzic, dziecko Boże. Ok? Człowiek usprawiedliwiony. Powołanie twoje, zbawiony, zwycięzca,
No, co jeszcze byście dopisali w tożsamości? Dziecko Boże, dziedzic. Jest napisane. Usprawiedliwiony, zbawiony, zwycięzca. Z takich czołowych rzeczy, nie? Bo możemy tam, wiadomo, jeszcze jakieś takie dalej określające nas. I teraz zwróćcie uwagę. Zatrzymajmy się na tym. Jak ktoś będzie miał propozycję, to niech podrzuci. I teraz zwróćcie uwagę. I tak jak z miłością, to wszystko jest zablokowane. Nie ma szans tego wziąć, bo se przeczytasz w Biblii. Pokażę wam dlaczego. A teraz zobaczcie, jak diabeł to skontrował. Jak diabeł zabezpieczył, żeby człowiek nic z tego nie wziął. Okej, no. Zwycięzca, świadomy. Okej, niech będzie, świadomy. Napiszemy. Jaki co? No to oczywiście, nie, ale to zbierzmy na razie tyle. Chyba, że coś takiego dacie na poziomie dziedzic, dziecko Boże, tak? Boże, tu jest napisane. Dziecko Boże. I teraz zwróćcie uwagę, jak to zostało skontrowane. I dziś zapytasz przeciętnego człowieka, w czym on funkcjonuje. Jeżeli człowiek jest cielesny, wystarczy, że nie duchowy, to on nie ma wyboru, on musi przyjąć. O, tu zabrakło nam. Możemy tak napisać, nie? Obywatel nieba, tak? Nasza ojczyzna jest w niebie, czyli masz tożsamość, masz paszport i dowód osobisty jako obywatel nieba. Jak tego już nie ma, mogę wam wystawić. Z pieczątko skałowo. I teraz zobacz. I teraz w jaki sposób diabeł to wszystko skontrował, żeby człowiek tego nie wziął. I zobacz, my wiemy, że przeciętny człowiek, cielesny, jeszcze raz, cielesny człowiek nie należy do Boga i nic z tych rzeczy nie weźmie. Nic. Tak jest napisane. Cieleśni ludzie nie należą do Boga, w związku z tym oni nie biorą to, co Bóg daje. On nie weźmie ani miłości, bo miłość pójdzie do ludzi, ani żadnej z tych rzeczy. Weźmie informacje, ale nie będzie tym był. Dlaczego? Bo człowiek cielesny z definicji, on łączy się szybciej z diabłem i dostaje alternatywę, czyli to, co daje mu diabeł. I byliście w trybie cielesnym, wiesz dokładnie. Po miłość lecisz do człowieka, nie do Boga. Po wszystkie te tożsamości też człowiek leci do diabła. Jak diabeł nadaje swoją tożsamość? Nie obywatel nieba, ale weźmiemy to na czerwono. Polak. I my wiemy, za czym świat tęskni, nie? Ja jestem Polakiem lub tęsknię za innym obywatelstwem. Na przykład, nie wiem, być Polak, Niemiec. Zgadza się? Spytaj przeciętnego człowieka na ulicy, czy on się czuje inaczej. Cielesny człowiek, on musi przyjąć swoją tożsamość. Nie dziecko Boże, ale na przykład mężczyzna. To jest bardzo ważne. Tożsamość płciowa. Mężczyzna lub kobieta. I my wiemy, to Loczek fajnie też pokazywał, jak wiesz, że ty powinieneś czuć się bardziej dzieckiem Bożym niż mężczyzną i kobietą. My wiemy, jakie konsekwencje z tego wypływają, kiedy to jest główna tożsamość. Oczywiście, że ty jesteś mężczyzną lub kobietą, ale głównie mówimy, czym się człowiek powinien czuć. Wszystko zobaczysz, ci ludzie będą tym głównie, a to będą sobie pisali w zeszyt. Każdy cielesny człowiek tak ma, bo on ta tożsamość cielesna od diabła będzie blokowała, żeby człowiek chodził w tej tożsamości. Mężczyzna, kobieta. Nie dziecko Boże też, albo na przykład syn jakiejś tam mamy. Pamiętacie, jak Jezusa sklasyfikowali? Że to nie syn Boży, tylko syn Józefa i Marii, nie? Żydzi. Bo Żydzi byli demoniczni w tym momencie, nie? Tak samo tożsamość, jestem synem, syn lub córka. Syn lub córka. I my wiemy, że skąd się bierze te bałwochwalstwo rodzinne? No bo człowiek, jak on się czuje synem, córką, rodzicem, mężczyzna, kobieta, rodzic, na przykład rodzic,
rodzic. Na przykład pamiętacie, jak mówiliśmy, że jeżeli jesteś w priorytecie mamusią, bo ci Bóg nadał, nie Bóg, tylko diabeł ci nadał ten priorytet i tytuł, tożsamość, tego widzieliście, ludzie jak chodzą cieleśni, to oni w pewnym momencie widzisz, że to po prostu na szyldzie 3x3 wypisane takim LEDami pulsującymi mama. Chcielibyście mieć tutaj świadectwo albo kazanie takiej mamy. I by ci gadała o włoskach, o ząbkach i tak dalej. To, co w domu się mówi, przewija się na krągło, nie? To widać, że to jest mama. Bóg cię nie powołał, żebyś była mamą w pierwszym. Ty powinieneś być tu, twoja jest tożsamość. Mama. Albo tata. Tata. Rodzice, nie? Tożsamość rodzica. Tożsamość pracownika. Fachowca. Może no, pracownik. Pracownik. Pamiętacie, jak idziesz na cmentarz i tam napisane, tu leży mąż, dziadek, czy tam żona, czy babcia, takiej a takiej rodziny, nie? Widzieliście te nagłówki? Rzadko jest napisane, że tu leży ciało dziecka Bożego. Nie. Tu leży ukochany mąż. Tu leży ukochana żona. Oni takie tożsamości sobie nadają, diabeł im nadał, nie? To główna jego tożsamość jest, tego człowieka. Pracownik, fachowiec. Co jeszcze byście tu dopisali? Z edukacją. Na przykład, nie? No nie moralne, ale to wiesz, taka tożsamość. Dobry człowiek, napiszemy, tak? Dobry człowiek. Dobry człowiek. To ci ludzie najczęściej, to najgorsze kanalie demoniczne, oni blokują Ewangelię. Że oni, ja jestem dobrym człowiekiem. I jak nie zrozumiesz, że jestem dobrym człowiekiem, jeszcze raz mi to powiesz, o jakim się złożę, to zobaczysz, jakim ja jestem dobrym człowiekiem. Zazwyczaj zabumblowany dobry człowiek. Oni są gdzieś tam dobrzy, ale nie w Bogu, nie w Kościele. Dobry człowiek. I zwróćcie uwagę teraz. Później jeszcze może coś dopiszemy. Co diabeł zyskał, nadając takie tożsamości dla człowieka? To jest, że człowiek tym się czuje. Nie wiem, na przykład byłeś, na przykład pamiętacie, jak się tytułuje też często, że młody człowieku. Słucham, dziadu. Albo na przykład ktoś jest starszy, no nie? To się tytułuje go jako dziadek, nie? Jako, czy, no dziad, no w wersji takiej bardziej hardkorowej. Co diabeł zyskał? Że człowiek przez te tożsamości, i nie wiem, czy zauważycie, jak życie przelatuje, to w trakcie tego życia te tożsamości ci się zmieniają. Na przykład, pamiętacie, jak na przykład zdajesz maturę, to jesteś co? Maturzysta. Się mówi na tych ludzi maturzysta. I zazwyczaj się to są ludzie trzęsące łapki, wszystkie tam owoce ciała są. Znacie to, nie? Rok zwalony totalnie z pozycji miłości, pokoju. Nie wiem, czy w trakcie matury przeżywałeś rozkosze, nie? Czyli owoce ducha. Zobacz. Co diabeł zyskał, nadając ludziom takie tożsamości? Bo ludzie tak, jak mają tożsamość, tak się zachowują. Bo to nie jest tak, że człowiek miał wypełnić plan diabła lub Boga. Bóg, zarówno jak i diabeł, nadaje tożsamości, żeby człowiek według tych tożsamości żył. Dam wam prosty przykład. Jeżeli na przykład masz tożsamość mężczyzny, to od razu ci się rozwali cały system, jaki masz żyć. Jeżeli człowiek przede wszystkim, i uwaga teraz, żeby nie było, jeżeli człowiek ma bardziej tożsamość mężczyzny niż dziecka Bożego, dziedzica, to zgadnij, gdzie pójdzie po miłość? Do kobiety. Jest normalne. On będzie zachowywał się jak mężczyzna. Pamiętacie, ci mówi, bądź mężczyzną. To też ludzie różnie to postrzegają, no bo inaczej to postrzegają chłopaki z Falkiem i z browarem, co to być mężczyzną, a inaczej jakiś tam intelektualista w biurowcu, tak? No tam są trochę różnice, ale jeżeli masz tożsamość mężczyzny, a nie dziecka Bożego, to ta tożsamość jest nadana ci przez diabła i wtedy będzie cały system, zazwyczaj inaczej, może to trzeba zacząć w ten sposób. Jeżeli rodzisz się, to masz tożsamość syna, córki, tak? Chłopczyka lub dziewczynki, tak?
Potem z kolei wzrastasz i masz dojrzałość mężczyzny lub kobiety. Ja nie mówię już o patologiach, że ludzie z tym żonglują tym, ale powiedzmy, jedziemy jeszcze tym takim torem, jeszcze aż tak mocno niezdewiaczonym. No nie? I teraz jak masz już tożsamość syna, to zachowujesz się jak syn, jak masz tożsamość córki, to zachowujesz się jak córka. Ale teraz zwróć uwagę. Lepiej mieć tożsamość syna, dziecka Bożego, niż tożsamość syna tego cielesnego. Pamiętacie, jak Żydzi nadziali się, być może o tym przeczytamy, jak będzie czas, że na przykład oni uważają, że są Izraelitami z urodzenia. Czyli są tutaj w tym Polak, Niemiec lub Żyd. Tak? Żyd. A Bóg mówi nie. Prawdziwy Żyd, on jest z nadania Ducha Świętego. Tu te tożsamości nadaje diabeł. Diabeł. A te tożsamości nadaje kto? Duch Święty, dokładnie. Przez to, co Jezus zrobił nam na krzyżu, Duch Święty, Jezus odblokował nam na krzyżu, żebyśmy byli w tej półce i my przez moc Ducha Świętego, który uwolni nas od tych tożsamości, możemy wjechać w te tożsamości. Czyli krzyż, Duch Święty, Jezus na krzyżu, oczywiście Ojciec, to ich wola, żeby wprowadzić ciebie, nie ci zakomunikować w zeszycie, tylko wprowadzić ciebie w to tożsamość, żeby cię kroili na dwa, to ty jesteś dzieckiem Bożym, dziedzicem usprawiedliwionym. I to jest problem, bo Duch Święty oddzielony, czyli ten Boży kosynier, najpierw musiał cię wyrwać z tych tożsamości, zanim włoży ci te. A zauważyłeś, co ludzie robią? Tych nie dotykać i nałożyć te. Czyli zobacz, i znowu przysłowie 822 346 o małolacie, jeżeli ona ma tożsamość dziewczyny, sexy, to gdzie pójdzie po miłość? Do faceta, tak? I ty jej powiesz, ona najpierw do tego dorosła, że była najpierw córką, od małego bawiła się tylko lalkami i tak dalej, dorosła do tego, żeby być cały czas pod diabłem, czuć się później kobietą jako główna tożsamość, czy małolatą, czy mówiąc brutalnie, już nie powiem jak na D, będzie pajacowała przed facetem, żeby zdobyć go w priorytecie jako swoją miłość. Nałoży obcisłe spodnie, obcisłą bluzkę i tak dalej, i tak dalej. I ty do niej teraz przyjdź i powiedz, że ona jest dzieckiem Bożym. To zgadnij, ona będzie miała tożsamość dziewczyny, sexy, czy bardziej dziecka Bożego. Widzicie to? Widzicie to? I teraz ile razy dasz jej z Biblii fragmentów, doktryn, że ona jest dzieckiem Bożym? Ona jak będzie w bałwochwalstwie cielesnym, ona nie będzie czuła się jak dziecko Boże. Ona zaraz będzie wyła, że ten gościu wykotłował lub coś tam nie poszło tak i nie będzie czuła się kochana. Ona będzie czuła się niekochana, znieważona. Jak dorosła do tego? Ona nie powinna zachowywać się jak dziewczyna, ale powinna się zachować jak dziecko Boże, tak? I po miłość startować do Boga. Zgadza się? I tu religia dostaje spazm już w tym momencie. A dopiero jak będzie miała tożsamość dziecka Bożego i będzie już załadowana miłością, tak? To może się ożenić, wyjść za mąż, ale już jako dziecko Boże w głównej tożsamości. Inaczej, dziecko Boże, odbiorca Bożej miłości, współdziedzic, który w tym momencie na ziemi jest dziewczyną i ona może chcieć wyjść za mąż. Wtedy graj buczy, tak? Widzicie to? A jak przeważnie to robiliście? Widzisz, jak ludzie to robili? Dokładnie odwrotnie. I teraz jeszcze wam tłumaczę. Jeżeli wziąłbyś to przeciętną małolatę, to zobaczysz, że ona nie chce mieć nic wspólnego z Bożą miłością. Chce tylko akceptacji i błogosławieństwa tego jej rajdu z facetem. Zgadza się? A jak nie będzie błogosławić, to sobie sama poradzi, nałoży obciślejsze spodnie. I tym samym tą tożsamością rozmienię się z Bogiem, bo według swojej tożsamości tak będzie się zachowywać. Tak czy nie? Dlatego dzisiaj nie mówi o dziewczynach, że to są córki Boże, tylko się mówi, to są seksy laski.
Bo one pójdą innym torem, mają inną tożsamość. I dokładnie tak samo jest z facetami. Jeżeli ty od małego byłeś uczony, że ty jesteś chłopczykiem, dzieckiem Józefa i Kryśki, to jak dorośniesz, to będziesz facetem i zgadnij, gdzie pójdziesz po miłość. Do Lili. 100%. Dlaczego? Bo będziesz czuł się facetem i będziesz wiedział, że ty jesteś, masz tożsamość faceta i będziesz potrzebował miłości od dziewczyny. I wtedy ona cię wykołuje lub pójdziesz tam za nią i ty nie będziesz czuł się jako dziedzic, współdziedzic, który odbiera od Boga miłość, tylko jako facet, który idzie do dziewczyny po miłość. Widzisz, co znaczy tożsamość? Widzisz, co znaczy tożsamość? I teraz my wiemy, że jak teraz powiesz temu dziewczynie i temu facetowi, dajcie jakąś dziewczynę i chłopaka, z młodych dajcie kogoś. Kto jest ładniejszy, Tymek czy Loczek? Tylko przystańcie, nic nie mówcie. Pamiętacie ten bój? Pamiętacie ten bój? To Loczek naprawdę ku zbudowaniu mówił i to było fajne, nie? Pamiętacie to, nie? Chodź, Tymek. To nie znaczy, że Loczek jest brzydszy. Ja nie jestem od tego. To dziewczyna nie wybiera. Loczek za dziewczynę może robić. Się boisz, że dziewczynę cię przeprowadzę tu? Wytrzymasz to presję? Z minutę wytrzymasz. Weźmy jakąś dziewczynę. Jaką weźmiemy dziewczynę? Siostrę. Dobra, chodź siostra. Widzisz? Chłopiarzy, ty. Chłopiarzy. Wiesz, że może być gorąco. Dobra. I zobaczcie teraz. To są... Chodźcie tu bliżej. To są, powiedzmy, małolaty, tak? I teraz zrozum. Jeżeli oni idą po starej linii, on jest tożsamy, że jest facetem. Ona jest tożsama, że jest dziewczyną. Zapomnijcie, że to jest brat i siostra. To są bracia i siostra, tak? Oni nie tylko brat i siostra w Jezusie, ale są z urodzenia. I chociażby, nie? I teraz zobacz. Jeżeli oni będą mieli tożsamość, on mężczyzny, ona kobiety, tak? Większą niż dzieci Bożych. To gdzie pójdą po miłość? Dokładnie, oni pójdą do siebie. Skasuje tożsamość im, skasuje miłość. Absolutnie. Albo mało tego, tak jak nawet teraz możemy, tak jak jest tutaj, że to jest na przykład brat rodzony, a to jest siostra rodzona, tak? To jest to słowo rodzona. To zgadni, też będą chcieli w jakiś sposób mieć szacunek jako od siostry i jako od brata lub też miłość, tak? Zgadza się? I zwróćcie uwagę, tożsamość ich jako mężczyzny, kobiety, w tym przypadku jako brata i siostry, lub też mamę, dajmy, mama jest tu akurat. Tak, tak, chodź. I teraz zobaczcie, a to jest mama i teraz tak. I kiedy te przekleństwo się zaczyna? Jeżeli mama nie rozumie, że jest dzieckiem Bożym jako główna tożsamość, to urodziła dzieci i nada im od razu tożsamość demoniczną. Czyli to jest córka, a to jest syn. To jest rodzeństwo. Jeżeli mama będzie cielesna, nie będzie miała wyjścia, nada im to tożsamość, czyli duch, który jest nad nią, ubije im w głowy i nie wiem, czy wiecie, jak ktoś jest matką, to patrzysz na niego i mówisz synek albo córuś. Synek albo córuś. A oni ma musia. I oni z pozycji dziedzictwa są synem mamy, córką mamy. To, co Jezusowi zarzucili. Ty jesteś synem Józefa i Marii. Nie jesteś syn Boży. Dopiero pamiętacie, kto miał pierwsze objawienie, kto był Jezus? I kto mu powiedział? Już Duch Święty inne, jakby inne pochodzenie zademonstrował Jezusa niż Żydzi, którzy byli pod demonami. No, notabene uczeni w piśmie. Widzisz? I teraz pokażę wam przekleństwo, jak idzie z pokolenia w pokolenie. Ale teraz, jeżeli oni już nadane te od małego czują inną tożsamość, niż Bóg im nadał na krzyżu, bo nie było możliwości uczniostwa, zrozumienia pewnych rzeczy, uniżenia się i żeby Duch Święty wlał w nich tożsamość. I teraz wyobraźcie sobie, że oni teraz z tożsamością kobiety, mężczyzny wiedzą, że mają mamę, i oni teraz idą na szkołę biblijną i im się mówi, że on jest dzieckiem Bożym, a ona jest córką Bożą. Rozumiesz? To zgadnij,
przez informację, bez uczniostwa i bez uwolnienia Ducha Świętego będą się czuli tym, co w zeszycie napisane, czy tym, co im nadane jest już od pokolenia z pokolenia przez demony, tożsamość. Rozumiesz? Tożsamość nadana ci, napisana, nie wykontruje ci tożsamości, którą ci zabił w sercu diabeł. Dlatego, kochani, odpowiedzcie wprost. Jak widzicie dwoje takich ludzi, którzy mienią się wierzącymi, to oni wprawdzie idą w tożsamości, że są dzieci Boże, czy mężczyzna i chłopak? Jeżeli chociaż trochę jarzysz, to wiesz, że tak jest. Dlaczego tak się dzieje? I to, że oni sobie zapiszą w zeszycie i fragmenty z Biblii, że są dziećmi Bożymi, nic nie zmieni. Oni pójdą po miłość do siebie. Oczywiście będzie cały ten system rozczarowania i to samo w trąbę zrobią. Gdzie jest jakieś malutkie dziecko? Może nie niemowlak koniecznie. Kto chce? On trochę za duży. Ale niech będzie, to chodź na kolana, no. Chodź. I teraz wyobraźcie sobie, że oni z czasem, usiądziesz tak sobie tu, że oni z czasem urodzą dziecko i zgadnij, jak będą w tej linii cielesnej, jako tożsamość temu dziecku nadadzą. Chłopczyk. Piękny chłopczyk. Rozumiesz? I kto by pomyślał, że to idzie w linii, bo jak diabeł im nadał tożsamość, to ich tożsamość wytyczy całą ścieżkę. Nie wiem, czy pamiętacie u siebie, jak byliście mali, jak czułeś się dzieckiem, nie? I nie wiem, jak miałeś mychy w nocy, buzi nie mogłeś zamknąć, trząsłeś się i tak dalej. To był twój problem, bo trzeba było być dzieckiem Bożym, a nie dzieckiem mamy. Rozumiesz? O to, co teraz mówię, to świat i religia zatrzęsie się w posadach. Zobacz, gdy Jezus chodził, on był synem Józefa i Marii, czy synem Bożym? Zobacz, on cały czas, jakbyś zobaczył, jak on chodził z nimi, to ich tolerował, był uległy, ale on był z innej planety. Zgadza się? On nigdy nie traktowałeś go jako syn Marii i Józefa. Dlatego właśnie religia właśnie próbuje mu to nadać i pokazuje ten obraz Marii, która trzyma malutkie dziecko. I w ten sposób kradnie mu tożsamość. Dlatego później śpiewają Jezus malusieńki, Jezus cieniusieńki, tak? I nie dała mu mateczka sukienki. I od razu z tego problemy wynikają. Rozumiesz? I z tego wynikają od razu problemy. I później oni tak samo mają pretensje, że mamusia im nie dała na dżinsy Wranglera na przykład, no nie? Albo Lewisa. Nie dała sukienki. I ta tożsamość nadana przez diabła, przez wiarę, wiesz jaką masz tożsamość? Tako, jako ci duch wybije. Albo duch demoniczny w sercu, albo duch Boży. I co z tego, że oni mają prawo być dziećmi Bożymi, jak se te prawo tylko zapiszą, czyli chcąc, żeby oni naprawdę byli, czuli się dziećmi Bożymi, do czego zostali przeznaczeni i powołani, to muszą przez wiarę, przy mocy Ducha Świętego, któryś z tych ludzi, nie wiem, czasami kto pierwszy, czasami dzieciaczek się nawróci szybciej, czasami jedna osoba, musi zgubić tożsamość. Czyli Duch Święty musi wypchać wpływ diabelski, czyli w tym przypadku główną tożsamość, że to jest kobieta, żona, czy w tym przypadku matka, też kobieta, żona, w tym przypadku matka, a wybić na sercu tożsamość dziecka Bożego. To może zrobić tylko Duch Święty. Dlatego jak człowiek jest cielesny, nie umie współpracować z Duchem Świętym, może współpracować tylko z diabłem, bo człowiek cielesny nie ma wyjścia i dlatego będzie musiał chodzić w tożsamości, którą nadał mu diabeł. Widzicie to? I możesz sam po sobie dziś wiedzieć, pamiętacie, jak Duch Święty nadaje tożsamość. Ten to Duch świadczy z Duchem naszym, że jesteśmy dziećmi. To może tylko Duch Święty ci nadać tą tożsamość. Bóg, Jezus na krzyżu przeznaczył cię do tego, uwolnił cię po Bożej stronie, nie ma już nic, ale to Duch Święty musi wybić ci na sercu, że tak jest. I widzę tu niektórzy z was, nie zgubiliście tożsamości, dlatego macie dzień i życie tak, jak wam tożsamość dyktuje. Czyli w pewnym momencie, jak pytasz ludzi, czemu nie funkcjonujesz w kościele? Bo ja mama. Czemu nie funkcjonujesz w kościele? Bo ja maturzysta. Czemu nie funkcjonujesz w kościele? Bo ja Polak i muszę zarabiać za granicą. Ale marzę o tym, że dadzą mi obywatelstwo. Pamiętacie, jak to się przekładało?
Jak była dyskusja między Pawłem a żołnierzem, że mam obywatelstwo rzymskie i jak Pawła traktowali, że jak się dowiedzieli, że ma obywatelstwo rzymskie, przyszli i Paweł zmusił ich, żeby przyszli i przeprosili go. Rozumiesz? Ale Paweł nie czuł się Rzymianinem. On wykorzystał tę sytuację, jako, żeby tam ich ośmieszyć, ale generalnie Paweł był jako dziecko Boże. Nawet nie wiem, czy wiesz, że wielu ludzi nie ma pojęcia o tym nawet, że Paweł był jako Rzymianin, miał to obywatelstwo rzymskie. I tamten mówił, pamiętacie, za demoniec, ja to obywatelstwo kupiłem za dużą kwotę pieniędzy. I teraz my wiemy, że dziś wojny wszystkie i tak dalej, bo ludzie czują. I teraz wyobraź sobie, popatrz, oni nie tylko funkcjonują w takiej tożsamości mężczyzna, kobieta, ale popatrz, weźmy Tymka. Jeżeli on idzie po staremu, to on czuje się jako tożsamy jako syn, czuje się tożsamy jako mężczyzna, jako syn, jako mężczyzna, jako Polak. Teraz moda wprowadzić jest jako Europejczyk albo obywatel tego świata, znacie to? To się kreuje w tej chwili, żeby to tak było i to będzie wprowadzenie. I tak, diabeł przygotowuje sobie lud. I on przygotowuje w sposób gruntowny, nadając ci obywatelstwo, nadając ci tożsamość. Czyli to nie jest tak, że on jest chłopakiem. Nie, nie, nie. Chłopakiem, Polakiem, mężem lub chłopakiem dziewczyny, synem, obywatelem jakiegoś kraju. Widzisz to? Ile on ma tożsamości nadanych? I tak dziś czuje się przeciętny człowiek. Znacie to? Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Trzy browary, tak? Rozumiesz? Zwróć uwagę, że jak myślicie, jak te tożsamości narodowe, ile dają wojen, kłótni i tak dalej, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że jak oni są ubici w tych tożsamościach, od Adama dostali te tożsamości, już czyli przez pokolenia ubici w tych tożsamościach, to ty teraz im powiesz, że jest fragment w Biblii, który mówi, że ty jesteś dziecko Boże. Rozumiesz? On powie amen i to go nawet nie dotknie. On wyjdzie z kościoła i rozwali swoje całe życie jako ojciec, mąż, chłopak, Polak i tak dalej, i tak dalej. I pokaż mi twój dzień, a ci powiem, w jakiej tożsamości chodzisz. Chodzisz według tożsamości, jaką nadał ci Duch Święty lub diabeł. Siadajcie, dzięki. I teraz zwróćcie uwagę. I jako dziecko do końca. I tu jeszcze raz przykład. Wiecie, ja naprawdę dużo lat już rozmawiam z frustrowanymi chrześcijanami, którzy, pomyśl, jeżeli ktoś przychodzi do mnie, czy się modli gdzieś, czy gdzieś i on, nie wiem, nie mam Bożej miłości. To pryszcz. Żona mnie nie kocha. Mąż mnie nie kocha. Dzieciaki poszły w kosmos. I tak dalej. To człowiek w jakiej tożsamości przychodzi do ciebie? I uwierz mi, to są czasami często 20, 25 lat ludzie wierzący. To gołym okiem widać, że on nie jest obywatelem nieba, bo by nie przychodził w takim stanie. On by przyszedł tańcząc. Jestem zawalony jako dziecko Boże, Bożą miłością. Nie wiem, czy zauważysz, że tożsamość daje ci opiekę. Czyli na przykład, jeżeli jesteś Kalinowski, to nie pójdziesz do Zdzisłowskich, do domu. Korzystasz z tego, co, kim jesteś. Czyli jeżeli czujesz się, powiedzmy, tym Kalinowskim, to rodzina Kalinowskich o ciebie dba. Jeżeli to są patole, no to masz problem. I teraz, jeżeli ty nie czujesz, nie odbierasz potężnej Bożej miłości, nie fruniesz, nie jesteś jedno z Kościołem, nie idziesz na całość, to znaczy, że ty idziesz w innej tożsamości. I my wiemy, bo w Kościele gołym okiem widać mama, tato, maturzysta, student. Zauważyłem od lat, że człowiek uparty, on potrzebuje tych tożsamości, bo one mu są potrzebne dla jego chwały. Pamiętacie, ten rzymski powiedział, ten Rzymianin, rzymski wojownik, który kupił obywatelstwo rzymskie, powiedział, ja mnóstwo pieniędzy wydałem. Dla czyjej chwały on to zrobił, żeby mieć obywatelstwo rzymskie? I właśnie jak żyjesz dla swojej chwały, to będziesz pracownikiem, będziesz córką, będziesz facetem. Ja wam powiem prosto. Zobacz, jeżeli masz, tak jak tu Tymek był, chodź jeszcze Tymek, zobacz. Popatrz, jeżeli on zacznie żyć dla swojej chwały,
to tożsamość mężczyzny mu się przyda? Nie wiem, czy widzieliście taką scenkę, w internecie do mnie przyleciała taka scenka, że przyszedł taki umięśniony facet. Facet taki, wiesz, umięśniony gość, pięknie wyglądający, wiesz, Tymek, napnij się. Pięknie wyglądający facet, wiesz, umięśniony gość. I stoi dziewczyna na przystanku, nie wiem, czy to widzieliście, i tak zerka na niego, co mało nie zemdleje, nie? Po prostu patrzy na niego. Czyli jeżeli chcesz zbierać własną chwałę, to jeżeli staniesz przy dziewczynie jako mężczyzna, to jak znalazł, nie? No i on tak, wiesz, stoi tak na luzie, ona tak go podziwia, wiesz, nie? Ona stoi, tak go podziwia. I raptem nadjeżdża jakiś samochód, na który on czekał, i teraz Tymek, ty nie umiesz, a on się zachowuje tak. I ona od razu tak na niego. Rozumiesz? Zachowywał się jak taki, no rozumiesz, już nie powiem kto. Rozumiesz? Taki totalnie z tego blichtru mężczyzny nic nie zostało. Rozumiesz? On się zachowywał taki dosłownie, taki i tak fajnie, tak się cieszył, wiesz, że nie pokazali, kto jedzie. Może kolega, wiesz. I taki po prostu masakra. I ona od razu zrezygnowała z niego, ty. I rozumiesz? Czyli jak żyjesz dla własnej chwały, to te tożsamości w odpowiednich momentach wieku są dla ciebie jak znalazł. Zgadza się? Dla własnej chwały. Czy jak on przyjdzie do dziewczyny, na przykład, i powie do niej, zrobi takiego pajaca jak tamten, powie, ty, cześć, to ja, dziecko Boże. To zrobi karierę dla własnej chwały? A teraz jak on przyjdzie, wiesz, koszulka XS, bice wybałuszone, rozumiesz, no zależy w jakim kręgu. Brakuje jeszcze czego? Browaru, nie? I tego smrodu potu, nie? No, niektórzy wyszli już, ale niektórzy podziwiam. Te tożsamości są potrzebne pod iluzją, że tymi tożsamościami naciągniesz chwały. Rozumiesz? To wyobraź sobie, że teraz, dzięki, że idziesz na przystanek, stoi taka śliczna dziewczyna. Rozumiesz? Po prostu jak z obrazka. I jak myślisz teraz, jak ona wie, że jest śliczna, to ona będzie chciała na tej urodzie, mają to tożsamość ślicznej dziewczyny, zbierać chwałę, tak? Będzie chciała. No i wyobraź sobie, że ona jest taka śliczna, taka delikatna i tak dalej, nie? No i stoi facet, a ona raptem do niego. E ty, idziemy na rękę. I ściąga kurtkę, a tu wiesz, taki bis, taka łapa się rozgrzała, wiesz. Dwa przysiady, no i co, pękasz? Wiesz, ty, rozumiesz. No to facet po prostu by zwątpił, nie? To wiesz, no to tak. Chcę wam pokazywać, może w sposób, nie wiem, może coś śmieszny, humorystyczny, ale jak się łapie chwałę tożsamościami. Albo na przykład można połączyć te rzeczy. Na przykład jesteś fachowiec, który zarabia pieniądze, ma takie mięśnie, przystojny, facet. Rozumiesz, tak połączysz to wszystko naraz, jeszcze urodzony szlachetnie, rozumiesz, w Żydkiejmach, rozumiesz, urodzony pod remizą, urodzony szlachetnie, no to normalnie dla własnej chwały żyjesz. I teraz zaproponuj mu, on przyjdzie do kościoła, to wszystko nic, jesteś dziecko Boże. On powie, chwała Panu, tak? On będzie siedział tam w ostatnim rzędzie i będzie mu tak szalało. Mówi, ja nie tyle, kurde, pajacowałem w siłowni i robiłem panienki w trąbę, żeby teraz czuć się jakimś dzieckiem Bożym. Albo zajdź na dyskotekę, rozumiesz, albo na karaoke, jakieś techno najlepiej. Powiesz, mam coś do głoszenia. Ja jestem dzieckiem Bożym. I wszyscy powiedzą, chcemy Ciebie, tak? Widzisz co? Dla własnej chwały, jak żyjesz, to te tożsamości. I tak diabeł właśnie zrobił ludzi w trąbę. I wiesz co teraz dla ludzi o ta tożsamość, która jest napisana, ja widziałem, jak ludzie pisali te tożsamości, kim nie są, czy na szkołach, czy jak coś tam, i ziewali. Dosłownie ziewali w tym momencie. I zgadnij, jak Duch Święty tego nie dotknie, tego cyrku, to zgadnij, czy ty wejdziesz w jakąkolwiek tożsamość. Myślisz, że diabeł przespał te 2000 lat? To gołym okiem widać, jak duch pieczętuje demoniczny te tożsamości i one od razu nadają ci styl życia, pokazują ci ścieżkę, jaką masz
chwałę zdobyć? Jak masz zaprzedać całe życie w tych tożsamościach? A co za tym idzie? Cały czas utrzymywać jedność z diabłem. Bo te tożsamości utrzymują jedność z diabłem. Dlatego w którymś momencie Duch Święty musi wkroczyć i się z tym rozprawić. Bo nie wejdziesz, absolutnie zapomnij. I teraz sam wiesz, no możesz przejść się po kościele, możesz przejść się po kościele i zapytaj kościoła, test puść, kim ty jesteś? Przejdź się po kościele i zapytaj, z kim cię ludzie kojarzą? I tu wielu ludzi tu by się zakopało, bo wiesz, że u ciebie już dudni mama od 5 lat. A czasami i do 50. I wiecie, co mnie najbardziej rozwala? Jak mama, to też użyją w kontekstu, żeby nie utopić, jak mama, jako mama wychowuje dzieci. Nie jako niewiasta Boża, tylko jako mama. Gdzie te dzieci widzą, że ta mama jest mamą, która nie idzie na modlitwę, która nie idzie za kościołem jedno, ale jest mamą. I ta mama czerpie z tego profit, że to dziecko uwieszone jest dosłownie do cycka i gapi się w ciebie jak w obrazek, jak w Boga. I mamie to pasi. A potem ta mama czeka na tego tatę i zrobi wszystko, żeby ta mama podobała się temu tacie, a tata zrobi wszystko, że powie, że w robocie i w siłowni mułów narobił i jeszcze ma kupę kasy i żyli długo i szczęśliwie. Kto ten styl życia nadaje? Tak żyje ten świat. To jest, można powiedzieć, niektórzy się rozmarzyli. Ideał demoniczny. I później te dzieci widzą tą mamę i potem sami chcą czerpać profity z tego, że będę rodzicem i ktoś się na mnie uwiesi. Tak? Jako na Bogu. I przekleństwo z pokolenia w pokolenie. To jest, ja to nazywam przekleństwo tożsamości. Dlatego dziś niewielu chrześcijan widzę, którzy w któryś jest moment w życiu, że musisz wyskoczyć z aktualnego. Jeżeli, wyobraźcie sobie, jeżeli maturzysta dałby radę wyskoczyć z tożsamości, że jest chłopakiem maturzystą i chłopakiem maturzysta, który podrywa dziewczyny, wyskoczyłby z tej tożsamości i by był dzieckiem Bożym, to potem już byłoby łatwiej się na tej tożsamości utrzymać, gdy Duch Święty, gdy jesteś w uczniostwie, gdy masz... Widzisz, jest napisane, że na ile macie społeczność ze sobą, na tyle krew Jezusa obmywa was od wszelkiego grzechu, a właśnie fałszywa tożsamość, jeżeli nie masz społeczności z Kościołem, ona na tobie zostanie. I ona wytyczy ci całą ścieżkę. Ona wytyczy ci całą ścieżkę życia, bo przez tą tożsamość, przed tym, kim ty się czujesz, takiego będziesz miał Pana. Bo On ci nadał tą tożsamość, żebyś tak się czuł. Dlatego pokazuję wam, dlaczego tą tożsamość ludzie chcą, bo oni żyją dla własnej chwały. Nigdy taki człowiek nie będzie jedno z Bożym Kościołem. Nigdy. Mężczyzna będzie starał się być jedno z kobietą. Syn będzie starał się być jedno z rodziną. Córka będzie starała się być jedno z rodziną. Jezus wszystkie te zasady połamał. On nigdy nie był więcej synem Marii i Józefa niż synem Bożym. Zgadza się? On nigdy nie był amantem, tylko synem Bożym. I nigdy nie był workerem, tylko był synem Bożym. I Bóg powołuje cię do tego samego. Tak samo Paweł. On robił namioty, ale nikt go nie kojarzy dziś, normalny człowiek. Jakby Paweł tu przeszedł, nikt by nie dał mu łatki, wytwórca namiotów. Zgadza się? Jakby umarł, nikomu do głowy by nie przyszło napisać wytwórca namiotów. Tak samo jak Wicklesford był hydraulikiem, nikomu do głowy by nie przyszło napisać, że tak skończył hydraulik. Tylko dziś się mówi o nim, o gigancie, o mężu Bożym. Zgadza się? I to, że ty masz tę, powiedzmy, płeć, jesteś synem, córką, nie może być twoją główną tożsamością. Jeżeli jest twoją główną tożsamością, to według niej będziesz żył. I żeby było jasne, żeby mi nie wyrywali z kontekstu, jak człowiek żeni się z główną tożsamością jako dziecko Boże, czyli czy za mąż wydaje jako dziecko Boże, czy pracujesz, ale ty jesteś dzieckiem Bożym. Wszyscy wiedzą, że tu pracuje dziecko Boże. Wszyscy wiedzą, że do kościoła przyszło dziecko Boże. Wszyscy wiedzą, że do kościoła, bo Duch Święty albo diabeł jak nada ci tytuł, to ten tytuł będzie wyświetlony wkoło ciebie, będzie się świecił. Wiesz co? To nawet w duchu nie trzeba dobrej operacji. Zajdź do swojego sąsiada, czy gdzieś, czykolwiek i tępi ludzie ci w duchu powiedzą, kim ty jesteś.
Niewielu ludzi dziś w okolicy się charakteryzuje jako dzieci Boże. Mama, tata. Idziesz na ulicy i mówisz, patrz, jakie fajne mam dzieci. Patrz. Paweł mówi, niczym bym się nie chlubił, tylko Jezusem, tak? Ale jak masz inną tożsamość, to czym będziesz się chlubił? Tym, co daje ci chwałę. Jestem szczęśliwą mamą. Jestem szczęśliwym tatą. Szczęśliwym dziadkiem. Jestem szczęśliwym Polakiem. My jako naród powinniśmy być dumni, że jesteśmy Polakami, tak? Znacie tę historię? I się nadaje człowiekowi, demony nadają człowiekowi właśnie tą fałszywą tożsamość. I to ona blokuje, że potem ludzie chcą, czasami mają przebłysk, żeby ta miłość Boża weszła, żeby te Boże owoce przyszły, owoce ducha. I przy tej tożsamości zapomnij o owocach ducha. Czyli jakbyśmy to zrobili tych dwóch małolatów, czy oni mają mieć szansę, jak nie stracą swojej tej tożsamości pierwszej, wejść w owoce ducha? Żadnych. Oni zarobią się, nabiorą sobie kredytów, ten pójdzie do roboty, tam będzie tyłkiem kręcić i będzie w kółko będą jechali. I najgorzej, że to się nazywają często chrześcijanie. Tak wiesz, chrześcijanie, wyobraź sobie, że ktoś spotyka twoje dziecko na ulicy, załóżmy, jesteś Kalinowski i pytają te dziecko, ty, kim ty jesteś? A on, Jakubiak. A ojciec, matka patrzy, ty. Ale ty, rodzice to Kalinowscy. Ja Jakubiak. I już. Rozumiesz? Jeżeli Bóg nadaje ci tytuł, jeżeli Duch Święty naprawdę nadał ci ten tytuł, to ty będziesz tak żył. A jeżeli diabeł ci nada tytuł, to tak będziesz żył. To właśnie przez tytuł i tożsamość, bo ja się czuję, rozumiesz? Ja tym jestem, jak i ty, jak ubite mam przez ducha. Ja tym jestem. I ja tym jestem, nie z nazwy, ale ludzie mnie tak nazywają. I ja tym jestem i ja tak żyję. Taką, jaką mam tożsamość. I dlatego dzisiaj, między innymi jest powiedziane w pierwszym Jana, że jeżeli mamy społeczność ze sobą w uczniostwie, to między innymi, tam wiele rzeczy jest do zrobienia, do uwolnienia, ale między innymi Duch Święty krąży słowo i jeżeli zniżysz się i będziesz pokorny, bo to bardzo ważna rzecz jest, on wykasuje ci tożsamość. A wprowadzi ci tożsamość dziecka Bożego. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteś. Nikt ci nie zaświadczy inaczej. Ani ci pastor tego nie zaświadczy, ani ci nie zaświadczy to litera, która jest napisana, to zaświadczyć może ci Duch. On włożyć, on musi, wiesz dlaczego? Bo on nie może ci zaświadczyć, że jesteś dzieckiem Bożym. On musi ci wybić twoją tożsamość, którą wbił ci w sercu diabeł. Musi wybić, musi oskontrować. I dlatego jak widzicie, Biblia mówi, na ile umarłeś, na tyle żyć będziesz. I to w tożsamości dokładnie tak jest. A widzieliście, co religia robi? Bez żadnej śmierci naciągać Boże rzeczy na siebie. To się nie da zrobić. Jeszcze raz wam pokazuję, czy ci ludzie, te małolaty, którzy tu stali, czy jeżeli nie wybijesz im tożsamości w boju na śmierć i życie przez moc Ducha Świętego, to oni będą czuli się jako dzieci Boże, czy bardziej jako facet i dziewczyna? Zwróć uwagę, to są ludzie, co po 25-30 lat wierzą. Jeżeli tego nie rozumiesz, to wiesz dokładnie, jak mogłeś przegrać 20 lat, czując się jako rodzic, facet. Nie wiem, czy zauważyliście, że jak macie w życiu problemy, ty mnie nie traktujesz, na przykład często facet mówi, ty mnie nie traktujesz do żony jako mężczyznę. Ty mnie znieważasz. Albo na przykład, jak ktoś jest na etacie matki, to wcześniej czy później będzie tak urąbany dziećmi, że będzie zmęczony, że będzie miał już tego dość. Każdy z tych dla własnej chwały tej tożsamości tak naprawdę umożliwi diabłu, żeby cię umęczył. Po prostu umęczył. Nie macie dość zmęczonych mam? Nie macie dość sfrustrowanych żon, niedocenionych przez mężów? Nie macie dość być sfrustrowanymi facetami, której ta żona, która miała spełnić twoje wymagania, nie spełnia? Znacie to? Nie macie dość być małolatem w liceum, że w końcu nie możesz tej swojej gwiazdy dorwać?
Nie macie dość być małolatą. Ja przeszedłem przez życie i pamiętam, jak chodziłem w tych tożsamościach. Zawsze coś było nie tak. Trochę takiego posolenia fajnego było od czasu, ale zawsze to była ciermięga. Wcześniej czy później to była ciermięga. Zgadza się? Tak czy nie? I jakoś tak nie przychodziło do głowy, że jestem dzieckiem Bożym półszy kochanym. A potem, jak mi ktoś powiedział, że jesteś dzieckiem Bożym, to jakoś ciężko było to jakoś tak zrealizować. I dlatego, jak Kościół uniża się, ma z sobą społeczność, Duch Święty może pracować i on z wielu patologii może nas wyciągnąć. Nie sądzę, że człowiek jako dziecko Boże będzie z tego niezadowolony, już jak Duch Święty ukonstytuuje. Zrozum, dwie rzeczy. Ty otrzymałeś dziedzictwo na krzyżu, ale Duch Święty jest po to, żeby w ciebie to włożyć. Rozumiesz? I właśnie tego elementu brakuje u ludzi. Bo ludzie zamiast to włożyć, czyli musi wybić. I dlaczego trzeba... zobacz, czym się różni religia albo to, co robił Paweł, bo żeby otrzymać dziedzictwo od Ducha Świętego, uwaga, ja muszę być pokorny i schylić się i z Nim współpracować. Pokora charakteryzuje dwie rzeczy. Po pierwsze, rezygnuję z chwały fałszywej tego dziedzictwa, uniżam się przed Duchem Świętym i otrzymuję przeznaczone dla mnie wypis na sercu dziedzictwa Bożego. Natomiast jest w Biblii napisane pycha, Bóg się pysznym sprzeciwia. I człowiek, jak jest pyszny, on trzyma te dziedzictwo, bo żyje dla własnej chwały. Dlatego woli iść do roboty jak na modlitwę. Woli pójść do domu, do córki, do i tak dalej, gdziekolwiek jakbyś na modlitwie. Bo tam robota idzie dla własnej chwały pod napięciem diabła. Ci ludzie nie są zainteresowani przepływem Bożego życia. Oni są zainteresowani budowaniem dalej. Czyli sami wiecie, że faceci chcą coraz bardziej być męscy. Ja tu już nie mówię o mega patologiach. Dziewczyny chcą coraz bardziej lepiej wyglądać i być sexy. Fajnie o tym Loczek między innymi opowiadał ze strony mężczyzn. Pracownicy chcą pracować jeszcze lepiej, żeby być fachowcem. Mało do tego idą certyfikaty. Szkolony fachowiec. I tak ludzie nadano tożsamość przez diabła w ten sposób rąbią dla własnej chwały. Tak się żyje dla własnej chwały. I dlatego, żeby od... Teraz zobacz. Jak żyjesz dla własnej chwały, to weźmiesz sobie tożsamość od Boga poprzez przeczytanie tego w Biblii. Ale tak się nie da wziąć. I teraz zobacz. Jeszcze raz. Na czym polega pokora? Że schylasz się. Wiesz, po co potrzebna ci pokora? Ciekawo, czy zauważyliście. Po co potrzebna jest pokora? Niech ktoś powie jeszcze raz. Bo to będzie klucz, żebyś gdzieś pozbył się tożsamości i wziął tożsamość. Do czego? Pojedynczo. Czekaj, pojedynczo, no. Piotrek. Piotrek mówi, że do objawienia. Do czego jest potrzebna pokora? Dalej jeszcze. Dokładnie. Pokora jest potrzebna, żeby pozbyć się tożsamości. A ta tożsamość daje mi chwałę. Widzisz to? Widzisz, dlaczego ludzie pyszni, oni nie uniżają się, bo oni nie chcą trącić starej tożsamości. Bo ona zagwarantowuje im chwałę. Jeżeli małolata jest top sexy, chłopak jest top sexy i jeszcze zarabia kupę pieniędzy, to oni nie chcą się tej tożsamości pozbyć, bo oni na tej tożsamości chcą rąbać własną chwałę. Dlatego Duch Święty zapyta cię, chcesz się tego pozbyć? I ludzie cieleśni nie chcą o tym rozmawiać. Nawet nie chcą słyszeć nic na ten temat. Ja jestem dzieckiem Bożym, koniec. Nie chcą tego. I zobaczysz, co będą robić. Będą pilnowali i żyli według swojej starej tożsamości. Demonicznej tożsamości. Ten to duch. Dlatego Żydzi, oni byli kapłanami. Oni byli jakimiś tam fachowcami. Dlatego tak samo Jezusa oceniali. Syn Józefa ma wszystko po ciele. I później Paweł mówił, jeżeli chcesz coś wiedzieć, nie możesz radzić się ciała i krwi. Ty nie możesz... Patrz, tak jak Żydzi przegrywają dzisiaj, nie? My jesteśmy narodem izraelskim, bo mówi nie. Naród izraelski to potomkowie Abrahama, którzy dziedziczą swoje obywatelstwo przez wiarę, moc pokory. Przez wiarę, moc Ducha Świętego i przez pokorę, a nie przez urodzenie. Zgadza się?
Czy ty wierzysz, że Żyd będzie zbawiony dlatego, że się urodził jako Żyd? Poczytajmy słowo. Zobaczcie, jak zobaczycie, Jezus i później apostołowie, oni wszędzie kasowali te fałszywe tożsamości. W Biblii jest wiele miejsc, które właśnie zajmują się kasowaniem tożsamości. Wszystkich ich nie, tych fałszywych, wszystkich ich nie przeczytamy, bo długo by było. Zobacz. Kolosan 3,9. Nie okłamujcie się wzajemnie. Skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka, to jest tożsamość, z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który odnawia się w poznaniu na obraz tego, który go stworzył, gdzie nie ma ani Greka, ani Żyda. Tu jeszcze brakuje jednej rzeczy. Tożsamość religijna. Zgadza się? A pan, panie Nikodemie, znacie ten film? Pan wierzy? Ja katolik. Kawał dziedzictwa. Tożsamość religijna, to jest bardzo ważne. Albo cię zapytają, a ty wierzysz? Ja na skałę chodzę. Przestań. Przestań. Ty myślisz, że wejdziesz na salę, to masz tutaj, to ci gwarantuje ten próg dziedzictwo? Nie. Twoje ugięcie przed Duchem Świętym. Tak. Nie możesz się podniecać, że jesteś w biblijnym kościołem. No tak jak nasz. To jest na wyjście i że się nauczysz. Schylając się przed Bogiem. I to Duch Święty te dziedzictwo ci włoży. Rozumiesz? Jeżeli jesteś uczciwy, to wiesz, że tych dwóch małolatów, jakich Duch Święty nie dotknie, oni nigdy nie będą czuli się jak dzieci Boże. Zgadza się? Będą czuli się jak faceci, jak dziewczyna, jak rodzice i jak dziecko wcześniej. Zgadza się? Jeżeli chociaż trochę masz kontaktu z rzeczywistością w duchu, to wiesz, że tak jest. Zobacz, przyodzialiście się w nowego, który odnawia się w poznaniu na obraz tego, który go stworzył, gdzie nie ma ani Greka, ani Żyda. Ale zaraz, ktoś mówi, ja jestem z narodu wybranego, Żyd, nie? A ja jestem, mam obywatelstwo amerykańskie. Nie, cicho, siedź, cicho. A takiś takim Afrykańczyk się cieszy. Przestanie w końcu pajacować. Obrzezanego, ani nieobrzezanego. Cudzoziemca, ani scyty. Nie wiem, czy tutaj nie ma pewnie takich ludzi, co pojechali za granicę, nie? Nie ma, ale słyszeliście o takich, nie? I jaki tytuł ci nadali sąsiedzi, jak się wprowadziłeś? Cudzoziemiec, nie? Obcokrajowiec. Nie wiem, czy znacie warszawiaków, szyderców. Na przykład tam jeszcze była taka moda, jak przyjechałeś tam gdzieś na dzielnię, rozumiesz, i jechałeś, to oni zobaczyli, że masz obcą rejestrację, to mówią, obcokrajowiec. Nie? Rozumiesz? Obcokrajowiec, nie? Ten naród specyficzny jest, wiesz? On wielki warszawiak, wiesz? Masakra. Pamiętam, jak Dorota wyszła z urzędu z dowodem i się cieszy. Jestem gołdopianką. Zrezygnowała z obywatelstwa. Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani scyty, niewolnika ani wolnego. Nie wiem, czy ktoś z was siedział w sanatorium, przepraszam, w więzieniu, nie? No i siedzisz w więzieniu i czułeś się sto, jako niewolnik, nie? A Biblia mówi, to błąd. To błąd. Niewolnika ani wolnego, ale we wszystkim i we wszystkim Chrystus. Wiesz, oczywiście Bóg w tym fragmencie nie mógł wymienić wszystkiego, nie? Ale w innych fragmentach wymienia i inne rzeczy. Czyli zwróć uwagę, jak to było zgładzone dosłownie pochodzenie, zgadza się, z ciała. Pochodzenie z religii. Pochodzenie z jakiejś narodowości, pochodzenie z tego, czy siedzisz w więzieniu, czy jesteś według świata wolny, czy niewolnik. Nie ma. Skasowane to jest. Widzisz to? I teraz tego nie skasujesz od tak sobie. To musi Duch Święty w twoim sercu skontrować. Musisz uniżyć się i skontrować to ci musi. Nie wiem, czy znaliście, jak ludzie siedzą w więzieniu. Ty nieboraku, ty 2 lata siedzisz? Chcesz zobaczyć? Popatrz na pagony. Ja tu 15 lat siedzę. A ty do niego powiesz, ty cieniaz jesteś. Co to znaczy 15 lat? A ty staniesz, a ja jestem dziecko Boże. No i co, fikasz? Rozumiesz, każdy ma to swoją ligę, nie? Ja, powiedz tak, jestem dzieckiem Bożym. Na przykład często ludzie, wiecie, jak Duch Święty objawia słowo, no nie? I często, wiesz, ja nie mam słów, żeby to powiedzieć. Jak tłumaczę dla was na przykład chwała czy inne rzeczy, wy pytacie, co to jest, nie? A wiesz dlaczego? Bo ja grypsuję. Grypsuję, tak, bo jestem więźniem Jezusa. Nie wszyscy to rozumieją, nie? Pogadajcie tych, co siedzieli.
Pamiętacie? I wcale nie przesadzam. Biblia mówi, że jak jesteś w świecie, mówisz jak świat mówi. Ciągle o dzieciakach, o pieniądzach, o zakupach, o galeriach, o Allegrach, Iberebere, Ebayach, Srejach i w kółko to samo. No wiesz, co się w domu przewraca, nie muszę wam mówić, nie? Każdy oczywiście przy kawie dostaje objawienie od Ducha Świętego, nie? Jak zasiada mama i tato, to tam będzie objawienie. Syty niewolnika ani wolnego, ale we wszystkim Chrystus. Okej? Okay? Czyli kasowane jest... Zobaczymy tu jeszcze. I to jest to nadanie. My wiemy, to znamy na pamięć, ale przeczytam, żeby, bo to idzie w różne kręgi. Zobacz. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia. Ten duch niewoli, który nadaje tę tożsamość, spowoduje, że jak będziesz w którejś z tych tożsamości, na przykład, nie wiem, uważał się za bogatego człowieka, to byś się bał, że nie będziesz tym bogatym człowiekiem kiedyś. Jak będziesz mamą, będziesz ciągle miał obawy o faceta, o dzieci. Tam to jest przepustka do strachu. Ale zobacz, nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu bać się, po to dostaliście to tożsamość od diabła, żeby być w niewoli, aby znowu bać się, ale otrzymaliście ducha usynowienia. Zobacz, jak tu Bóg fajnie kontruje. Biblia zawsze mówi, słowo mówi okej. Okay. Zobacz, mówi, był duch niewoli, a teraz ten duch niewoli został skontrowany duchem, otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. I ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli chociaż trochę orientujesz się w przestrzeni duchowej, to wiesz, że nadanie ci tytułów z litery, zarówno bożych, jak i diabelskich, nic nie daje. Na przykład weźmiemy człowieka, na przykład wezmę na przykład Loczka i powiem do Loczka, nadaję ci tytuł bandyty. No i on tego nie weźmie. Jemu ten tytuł musi nadać diabeł. Rozumiesz? Rozumiesz, on tego nie weźmie. Tak samo jak ty nie weźmiesz na szkole biblijnej, bo ci pastor powiedział. Nie. Jak ja mu nadam, zobacz, tytuł, że ty bądź bandytą, to nic z tego nie będzie. Ale jeżeli on wejdzie w odpowiednie kręgi i tam zepnie się z ludźmi i obrócą co nieco duchem, to jak ten tytuł nada mu diabeł, no to będzie bandytą. Czyli ludzie nie nadają tytułów. A. To Duch Święty lub demony nadają tytuły. Możesz wziąć kogoś z brzegu, to kim on nie jest w tym tytule i nadać mu tytuł, on cię wyśmieje, ten człowiek, i będzie miał rację. Ty nie nadajesz tytułów. W świecie nikt nie nadał tobie tytułu, ani mama, ani tata, to diabeł ci nadał tytuł. I tak samo w kościele ten tytuł musi być skontrowany przez moc Ducha Świętego. I tak samo jak ja mu powiem, jesteś bandytą, albo dla tych małolatów powiem, czy on też jest małolatem, postawię jakąś dziewczynę, powiem, nie, ty nie jesteś facetem sexy do tej dziewczyny, ty jesteś dzieckiem Bożym, przestań. Człowiek nie mógł nadać ani jednego, ani drugiego tytułu. Zgadza się? To się rozegra między demonami a Duchem Świętym. Dlatego jak on uniży się, to Duch Święty mu nada tytuł. Zobacz, nie już duch niewoli, dzięki. Nie już duch niewoli, ale zobacz, ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wiesz, kto nadaje tytuły? Dokładnie. Duch Święty lub demony. W zależności jakie. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa. Ale warunek, zobacz. Jeśli tylko z Nim cierpimy. Mi nigdy to nie pasowało. Biorę dziedzictwo, a po co mi to cierpienie? Ale widzisz, pozbyć się tego dziedzictwa będzie boleć. Będzie boleć. Pokażę wam. Wyobraź sobie, że do domu wraca ukochana córka mamusi. I ona mówi, tak mnie Bóg dotknął, mama, że ja jestem teraz dzieckiem Bożym. I mama, coś tu się święci. Mama wylatuje spod kontroli. Ale wiesz, mama, generalnie dostaje od Boga miłość do ciebie. Ty jesteś moja córka. Albo na przykład, nie wiem, czy wiecie, jak się na przykład ktoś nawraca i facet albo dziewczyna odczuwa, że ten ktoś odpływa, bo już przestaje być na etacie męża, żony, ale dziecko Boże. I zazwyczaj ten drugi mówi, no to fajnie, nie? Tylko poczekaj, siekierę przyniosę. Nikt cię nie puści z tego etatu.
rodzina ci stanie, mąż, żona ci stanie lub dzieciaki. Nie wiem, mówię do mam teraz, jak się nawracałyście, która miała taki przypadek, że córka ci najechała z dzido, to ty teraz matką moją nie będziesz? Mieliście te? Kto to słyszał już? Że czułeś jak tak właśnie, że cię córka pilnowała, że ty masz być głównie matką, a nie dzieckiem Bożym, tak? Ktoś chory, znaczy ci, co nie przeżyli tego, to jeszcze przed co? Jeżeli naprawdę Bóg przez Ducha Świętego nada ci tożsamość, to będzie przez cierpienie, bo zobaczysz, w twoim duchu to się rozegra, że będziesz cierpiał i ludzie ci doprowadzą do sytuacji. Na przykład przyjdzie ci koleś do ciebie i powie, to ty teraz co, już nie będziesz moim kolegą? No. To ty też nie będziesz moim ziomalem? Znacie te, nie? Bo to możemy dopisać tu ziomal, koleś, zgadza się? Ziomalka i tak dalej, i tak dalej. Albo kumocha z dzielni. I jest problem. Zobacz, jeśli dziećmi, to dziedzicami Boga, współdziedzicami. I dlatego widzisz, co religia chce. Oni chcą sobie tak bez cierpienia, bez starej tożsamości, na starej tożsamości tak położyć sobie. Wiesz, to fajnie się robi, ale to nie zadziała. Nie ma takiej opcji. Ja pamiętam, jak ja miałem stracić te swoje tożsamości, to mnie normalnie operacja była. Okropnie bolało. Bo na tych tożsamościach wbiłeś własną chwałę. Ale zobacz, uważamy bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne w porównaniu z tą przyszłą chwałą, która ma się objawić. Jeżeli ty skończysz na mamusia, tatusie, to będziesz memło. Czy jakiś inny tytuł tego typu. Będziesz memło, będziesz kładł się przed diabłem całe życie. Bo taka tożsamość ci nadał po to, żeby cię kontrolować, tak? Okej? Okay? Otóżmy, to jest ciekawa historia, mega, znamy też o Mateusza 22-24. Mateusza 22-24. Tu może zawrzeć. 24. Zobacz. No i tu stary numer, nie? Który z Jezusem nauczył. Zobacz. Żydzi, oni kompletnie chodzili w tożsamości tej cielesnej. Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli ktoś umrze, nie mając dzieci, to jego brat może małżenić się z jego żoną i wzbudzić potomstwo swemu bratu. Było więc u nas 7 braci, pierwszy ożenił się, umarł, nie mając potomstwa, zostawił żonę swemu bratu, podobnie drugi. Czyli oni przyszli z tą tożsamościami, mąż, żona, tak? Podobnie drugi, trzeci, aż do 7, w końcu wszystkich umarła ta kobieta. Po wszystkich umarła. Żoną którego z tych 7 będzie przy zmartwychwstaniu? Widzisz, jak oni z tożsamością wjechali. Dla nich to jest normalne, że jak jest kobieta, to jest kobieta, to jest żona. To jest normalne, jak jest facet, to jest kandydat na męża. A zobacz, co Jezus odpowiedział. Gdyż wszyscy mieli ją za żonę, a Jezus im odpowiedział, błądzicie, nie znając Pisma, ani mocy, ani Boga. Przy zmartwychwstaniu bowiem ani będą się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie Boga w niebie. Jeżeli dziś trzymasz się chwały, mamusi, tatusia, fachowca i tak dalej, to co ty w niebie będziesz robił, powiedz? Przecież z tych tytułów, popatrzcie na to. Co z tego zostanie w niebie? Popatrz, a tu ludzie się chwytają jak tonący brzytwy. Religii. Nie wiem, czy zauważyliście, że w religii jest skazane, żebyś była top mamusią. W religii jest skazane, żebyś był top mężem. Z tego cię rozliczą. W religii jest skazane, żebyś był top bałwochwalcą. Top ojcem. Top pracownikiem. A nie wiem, czy wiesz, Jezus głównie ich gonił takich. Tych topowych. No bo oni najsilniej budowali Królestwo Ciemności. Tam właśnie do Królestwa Ciemności jest potrzebna ta tożsamość. Pamiętacie, jak mówiliśmy w Kościele o tym, nie? Silny naród, silna rodzina, silna praca, tak? Silna gospodarka. To są główne hasła świata. I ty masz w tym brykać. Oni ci nadają tożsamość. Ty, Polak, ojciec, spłacasz dzieci, płacisz podatki, jesteś topowy i idziesz do kościoła w niedzielę. Zgadza się? Gra? I równo cię rozliczy świat i religia. Równiutko. Jak się wywiążesz z tego zadania? O tu. A to nigdzie nie pasuje do Biblii. Wszyscy ci, którzy wypadli z tej tożsamości, dopiero mieli okazję, żeby Duch Święty ich przeniósł w drugą stronę. Czyli Jezus powiedział wyraźnie. Zobaczcie te dwie płaszczyzny. Oni przynieśli to swoją mentalność. Nie mogli tego pogodzić. Jak to będzie? Bo dla nich w głowie się nie mieści, że ktoś może nie być żoną albo mężem.
tym bardziej kobieta, która miała 7. To była typowa według nich żona. 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 Jeżeli ty jesteś żoną, mamą, to co ty w niebie będziesz robić? Wszystkie te tytuły wylecą ci. Ale, a jak seksy jestem, to też w niebie wyleci? No, wyleci. I teraz już musisz być przygotowany do tego. Czy główna twoja tożsamość to dziecko Boże, a nie żona, mąż, mama. Dziewczyny, mówi facet na was w domu, matka? Matka. Super tytuł. Super tytuł. W innym miejscu jest fajnie tak powiedział. Wtedy Jezus powiedział, dzieci tego świata, Łukasza 20:34, wtedy Jezus im odpowiedział, dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy są uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. I tu nie chodzi o to, że Jezus zabronił to robić, bo nie. Jest jasno w Biblii powiedziane, może żenić się i wychodzić za mąż. Ale zobacz, zobacz, jak fajnie to jest napisane. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Tu jest pokazany priorytet. Priorytet, że oni to robią w priorytecie, właśnie w tych tytułach. I powiem ci, wiesz, gdzie jest granica prawdy i fałszu? Granica priorytetu. Te dwie granice. Granica priorytetu i granica cielesności, duchowości. Dlatego tak Biblia mnóstwo na tym poświęca czas. Natomiast wszyscy oszuści, oni nie przekraczają tych granic. Zostają po tamtej stronie. I Biblia mówi, tak żyje ten świat. To oni tak robią. Czyli wtedy Jezus powiedział, dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Jest w wielu miejscach, tak żęcie się, jakbyście się nie żenili. Zdejm priorytet. Zdejm to. Możesz się żenić, ale zdejm priorytet. Weź, zdejm priorytet tych tożsamości. Weź priorytet tej tożsamości. I priorytet, mówiliśmy, to duch. Patrz, tu w priorytecie diabeł nadaje te tożsamości, tu w priorytecie Duch Święty nadaje te tożsamości. Ja pamiętam, jak w kościele, jak ktoś przegrywa, to ludzie religijni łapią się za siebie i trzymają. Trzymaj się, bo teraz, kurde, ostra jazda jest, nie? I zaraz tam trzeba pójść do domu i nadrobić. Co ten głupek to nagadał? Ale Biblii nie wyrzucisz do śmieci. Tam jest jasno napisane. Zobacz. Może opuścimy parę rzeczy, dlatego tak się zastanawiam. 1 Koryntian 3:3. I tu właśnie pokazany mechanizm jest, jak cielesny człowiek od razu wchodzi w tytuł. Gdyż jeszcze jesteście cieleśni, skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni, nie postępujecie na sposób ludzki? Skoro ktoś mówi, ja jestem Pawła, a inny, ja Apollosa, to czyż nie jesteście cieleśni? Kim bowiem jest Paweł, kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście. A tak, jak każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Przychodzimy do kościoła i jak zejdziemy się razem, to wszystkie te patologie wychodzą. Wszystkie te patologie. Wychodzą te wszystkie mamusie, tatusie, synusie i tak dalej, ale też jest jeszcze jedna wielka patologia, że część chciałaby mnie Bogiem okrzyknąć. Rozumiesz? To są wszystko patologie. Ale to znaczy, że te patologie wychodzą, to znaczy, że my mamy z nimi poradzić sobie, czyli uniżamy się i Duch Święty nas z tych patologii wyciągnie. Skrzyżuje się wszystkie, w kościele powinny wybuchnąć, wylecieć wszystkie patologie. Nie wiem, czy na przykład kanalizację ktoś z was udrażniał. Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. Się wydawało wszystko dobrze, tylko woda nie leci, nie? Ale jak huknie, to wiesz, co tam idzie, nie? Tylko wiatr. I tak jest właśnie Kościół. Jak gdy my przychodzimy, to nie możesz powiedzieć, że tu są ludzie głupi, bo ktoś traktuje mnie jako Boga, albo drugiego człowieka jako Boga, albo ktoś ma inne tam patologie. Normalne, że tak jest. Tylko, że my jak się zejdziemy do kupy, to jest szansa, żeby to zgubić. Jest szansa, żeby to się oczyściło, rozumiesz? Jest szansa, żeby to... Bo inaczej jak? Zobacz, kto to jest Kościół? Jest to zbiór ludzi doskonałych? No nie, to jest zbiór patoli, która na ulicy była zamknięta, znaczy zakryta, a tu w kościele poprzez oczyszczanie te szambo powinno się przebić i to wszystko powinno wyjść. Ale już się nie zbierzesz do kupy, to nigdy nie zgubisz tego.
Nigdy nie zgubisz tej patologii. Dlatego wszyscy ludzie, oszuści, którzy nie chcą z nami w tym uczestniczyć, mówią, a ten to głupi, ty masz rację. A tamten to głupi, a tamten to mnie traktuje jako Boga, albo tamtego jako Boga. Ten apolosowy, ten kafazowy. Masz rację. Ale my mamy nadzieję, że my to pogubimy wszystko. Że to wszystko zniżamy się i pogubimy. Ja czasami przychodzę do kościoła i widzę, tu źle, tu źle, tu źle. Ale za chwilę Boża miłość tak działa, że po prostu ledwo wyłażę stamtąd. Oczyszcza się organizm. To nie znaczy, że my się zejdziemy, bach, bach i wszystko dobrze. Nie, ale zmierzamy do czegoś. Czy to jest jasne? Do czegoś zmierzamy, żeby te wszystkie patologie zlikwidować. A nie człowiek religijny, on się usprawiedliwia, że gdzieś w kościele zobaczył patologię, to on teraz sam siedzi w domu i do księżyca się modli. Się oczyszcza sam z sobą. Albo z drugim takim samym. No nie. Dlatego podziały są, nie? Dlatego zawsze podziały były takie. A mi się coś nie podoba. No wiadomo, że ty chcesz, żeby cię tu coś nie podobało, to ja ci mogę jeszcze wskazać, bo ty nawet większość z wam, co się wam tu nie podoba, to ty nawet nie wiesz, ile to zła jest. Jakbyś siedział, to byś dopiero wiedział. Ty tam złapiesz 3 rzeczy negatywne i się podniecasz. Ja ci przyniosę 50, chcesz? Negatywnych. I prawdę. Dlaczego? Bo my tu mieszkamy. My tu kręcamy sobie i znamy siebie już. Kto oszustem jest, kto to gubi, kto jednak postanowił, żeby być oszustem. To wszystko wyłazi. Dopiero w kościele to wszystko wyjdzie. A nie, to nie wyjdzie ci w tramwaju, to nie wyjdzie ci w twojej robocie, to nie wyjdzie ci w twoim domczku przy kawie. To nie to miejsce jest do oczyszczania. Jest napisane, na ile macie społeczność ze sobą, na tyle krew Jezusa oczyszcza. Po to, jak ktoś ci mówi, że coś tu jest nie tak, to ty powiedz, no właśnie my, dlatego że ja jestem nie halo, spotykam się z rodziną Bożą, żeby te nie halo przestało funkcjonować i Duch Święty to wyczyści. A ty z kim się spotykasz? Taki halowy jesteś? A może halloweenowy? A ty jak się spotykasz, żeby pogubić swoją patolę? Ja traktuję Kościół jako dla mnie niezbędne miejsce do pogubienia patoli przez moc Ducha Świętego, bo gdzie on będzie działał? Przez kaloryfer? No nie, Duch Święty działa przez Kościół. Jeżeli ja ominę Kościół, to kto mi pozbędzie, kto mnie zabierze moją patolę? Do mamy mam pójść? Do taty? No może do żony? A może do prezydenta? Nikt mi mojej patoli nie zabierze. Duch Święty działający w Kościele. I ja mam taką nadzieję, mówiąc o sobie w tym momencie, tak? Może powiesz, że ja mam błędy, no po to chodzę do Kościoła, a ty nie masz pewnie, dlatego nie chodzisz, nie? Albo chcesz je przechować. Zależność. Mówiliśmy o tym, pamiętacie, nie będę teraz tego dotykał, bo to za dużo. Dlatego może Łukasza 2,43 jeszcze weźmiemy i będzie już koniec. A gdy minęły te dni, już wracali dziecię Jezus, zostało w Jerozolimie, ale Józef i jego matka o tym nie wiedzieli. Jezus miał swoje zagrywki. Oni myśleli, że Jezus idzie w drodze. A Jezus tak nie myślał, bo on był świadomy, że oni se poszli, a on został. Ale Józef i jego matka o tym nie wiedzieli, lecz sądząc, że jest w towarzystwie podróżnych, przeszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych, a gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając. Pomyśl, dzień drogi przeszli na mój gust z Gołdapi do Lecka. Tyle piechur idzie, nie? 30 kilometrów dziennie potrafi przejść. Nie wiem, czy oni tam byli mocni, czy nie. No ale to nie było stąd nad jezioro, nie? Dzień drogi. Kto szedł cały dzień? Ile kilometrów można zrobić? To pielgrzymowców tu nie ma? Ile? Ja nie mówię, tam mam ratończykach, no tak normalnie, nie? Uznaliśmy 40. Pomyśl, dzień drogi sobie poszli. A Jezus sobie został. A gdy go nie znaleźli, wrócili. Do Jerozolimy, szukając go. No to razem 80. Ciekawo, jakby tak ojciec poszedł pieszo 40 km do przodu, a ty byś się schował za krzak i by wrócił te 40. Ciekawe, jakby cię przywitał. Rozumiesz? Nie hulaj nogą elektryczną, tam na nogach. Normalnie. Ale zobacz, a po 3 dniach znaleźli go, czy jeszcze szukali dobrze go,
siedzącego w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. I wszyscy, którzy go słuchali, zdumieli się jego rozumem i odpowiedziami. A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się i powiedziała do niego jego matka: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Mam to będzie. Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy. Może bardziej nóg. Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Podejrzewam, że ich wszystko już bolało. Czyli mam to. A zobacz, Jezus powiedział do nich: czemu mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że muszę być w tym, co należy do mego ojca? A stał przed nim Józef i Maria. Widzisz, Jezus był tożsamy? I nie wiem, czy wiesz, że jak na Jezusa patrzyli, jak na człowieka, to Jezus chwały nie przyjmował. Powiedział: ja takiej chwały od ludzi nie przyjmuję. Czyli Jezus, jak ktoś mu nadawał zły tytuł, czyli jako człowieka, to on tej chwały nie przyjmował. On nie przyjmował ani dziedzictwa fałszywego, ani chwały fałszywej. I pamiętacie, diabeł mu próbował nadawać to dziedzictwo, jeżeli jesteś Synem Bożym. Ale nie z twego nadania, kundlu. Ojca jestem i w związku z tym ty mi nie będziesz mówił, co ja mam robić. Widzisz? Tak samo tutaj. Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego ojca? Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił. Ale widzicie, Maria z Józefem mieli przebłyski, że to nie do końca ich dzieciak. Zgadza się? Dlatego ta manta nie było. Że wiedzieli, że nie do końca mają takie prawo do niego. Oni nie rozumieli jeszcze tej tożsamości, bo dopiero Jezus żył, musiał urosnąć, musiał umrzeć, musiał przyjść Duch Święty i dopiero, ale już mieli to ostrożność, że nie mogli go traktować jako takiego ich syna. Rozumiesz? Ale Jezus już tu, on już jasno miał tożsamość. Ja nie jestem praktycznie wasz, ja jestem ojca. Muszę być w tym. Oni mogli mu powiedzieć: słuchaj ty, ale my w nogach mamy 80 kilometrów dodatkowe. 80, stąd zająk. Pomyśl sobie, zajdziecie do domu, pomyślcie nad tym wydarzeniem. To po co to jest, nie? Potem jeszcze nie to, że zaszli, to jeszcze go szukali dobrze. Czyli się narobili, nie? Tam nie było, że na komórę zadzwonili, on powiedział, wiesz. Wtedy, zobacz, lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił, no bo to jeszcze było ponad nimi, to nie ta epoka jeszcze. To dopiero mam Łukasza, drugi rozdział, to jeszcze całkowicie Stary Testament w akcji. Wtedy poszedł z nimi, tu już się obrużą ludzie, że Łukasza to Stary Testament. Tak, stary, jeszcze wtedy stary funkcjonował, bo Jezus żył. Wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. Widzisz? Jasno postawił hierarchię, nie? Muszę być w tym, co ojca, a dopiero potem. Widzisz? I to jest twoje życie. Jesteś tożsamy. Dziecko Boże, nadaje ci Duch Święty tę tożsamość, a potem jesteś jakimś Polakiem, jakimś Niemcem, jakoś mamo, jakoś tato. Rozumiesz? Ale ta główna tożsamość musi być wybita. Ty jesteś dzieckiem Bożym, tak? I zobaczcie, był im posłuszny, a jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Ona miała pokorę. Ona miała pokorę i wiedziała jakby od początku, co tu się dzieje. Wiedziała, jak go poczęła, wiedziała skąd. Jej objawienie, wiedziała, że wielkie rzeczy tu są, ale jeszcze nie potrafiła chodzić z Duchem Świętym, żeby do końca rozkminić, co tu się dzieje. Być może dlatego, bo by mogła tego nie znieść, nie? Wiedząc, co ją czeka. Okej? Ale na ile w starotestamentowym układzie mieć pokorę, to ona miała. Dlatego Duch Święty dawał jej częściowo objawienie, co się będzie działo, ale bardzo częściowo. Ale nam dzisiaj już Bóg chce przekazać znacznie szerzej, bo to już jest czas. I pamiętacie,
kiedy mówiliśmy potem, już to będę kończył, że nie da się wejść w to bez śmierci i bez miecza. Bo to, sami wiecie, dziś ludzie nie pozwolą sobie, żeby zabrać im te główne tytuły. Może ty dziś jesteś synem i nie rozumiesz może tych wszystkich tytułów, ale jak jesteś na przykład facetem sexy, z pieniędzmi, to wiesz, że tego niełatwo jest wyrzucić na śmietnik jako priorytet. I Paweł właśnie mówił, właśnie to jest Paweł, że on to wszystko, on był religijnym przywódcą, miał osiągnięcia w życiu, wszystko uznał za, można napisać, sportowiec, muzyk, intelektualista, artysta. Jakkolwiek. Sami wiecie, że ludzie dziś coś robią dobrze, tym się chełpią. Są wspaniałym pracownikiem. Takim godnym zaufania. I tak dalej, i tak dalej. I to ludzi gubi. Dziecko Boże, to jest twój tytuł. I będziemy się modlili teraz, żeby to Duch Święty nadał ci tytuł, a nie diabeł. To Duch Święty może ci nadać, że ty jesteś dzieckiem Bożym. Usprawiedliwiony. Zbawiony. Zwycięzca. Nie dziamgacz, narzekający. Absolutnie świadomy. Absolutnie obywatel nieba. Duchu Święty, wybijaj na pokornych sercach tożsamość. My tylko przez Ciebie możemy wiedzieć, kim jesteśmy i do jakiego dzieła zostaliśmy powołani. My tylko przez Ciebie możemy wiedzieć, co Jezus zrobił na krzyżu. Czytanie, główkowanie nic nam nie da. Ty jeden możesz uderzyć w tożsamości, które nam wbił diabeł. Ty jeden możesz wykasować demoniczne tożsamości.